Siema mordeczki, łozdubka z tej strony, dzień dobry. Słuchajcie mordki moje kochane. Pamiętacie taką akcję z Koszalina, co 5 dziewczynek się spaliło? Słuchajcie, prawdopodobieństwo tego, że to był przypadek, jest w chuj duże, nie? To tak na marginesie. Więc trochę mi się wydaje, że to było bardziej zabójstwo. Może chcieli odwalić jedną, a ja pierdolę. Przykro się mówi, bo człowiek, który płonie, to jest chyba najgorsze, co może być, nie? Słuchajcie, ja mam tylko takie szybkie do was słowo. Czy nie macie uczucia, że nasi politycy myślą, że grają w grę Monopol? Pamiętacie taką grę? Oni po prostu, jak się dopadną już do władzy, do złota, no przecież państwo ma złoto, i do robienia wszystko, co nie wolno normalnemu człowiekowi, bo normalnego człowieka nie stać, żeby latać samolotami po 1000 razy, prywatnie czy nieprywatnie, to pierwsza sprawa. I zobaczcie, mamy popisy. Popisy. Jedni kradli, drudzy kradli. Ci mówią, że ci więcej, ci mówią, ci mniej. Tu były dłuższe kolejki do lekarzy, tu były jeszcze dłuższe. Tu dziura w acie była wielka, teraz jest wielka ciut mniej. Ja pierdolę. Słuchajcie, już nie mogę ich słuchać, nie? Ale żeby nie doszło kiedyś do takiej sytuacji, że zaczynamy teraz mówić, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, zaczął się hejt na tych ludzi, a później będziemy co, jak tam za czasów ścinania głowy będziemy im głowy ścinali, czy na stosach palili, czy w gettach zamykali tych gorszych. Ja pierdolę, co za polityka nam się teraz zrobiła. Gość z koksem na garniturze albo z łupieżem, chuj wie, zawsze ma to białe, zachowuje się, jakby kościół był jego własnością. Coraz mniej ludzi do kościoła chodzi właśnie przez to, że się pcha tam. Słuchajcie, ja idę do kościoła i nie słyszę już nic o Bogu, tylko słyszę o polityce. Wchodzę do kościoła i słyszę, na kogo mam głosować. Słyszę nienawiść. Nienawiść. Ale w ogóle katolicy, ja jestem chrześcijaninem, ale ogólnie katolicyzm już na początku zjebał. Są gorsi i lepsi. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Czyli już od razu szachmat. Jaka tu równość? I teraz ktoś powie, jest ze szatanem. Nie. Ja uważam, że trzeba być dobrym człowiekiem i tyle. Nieważne jaka religia, nieważne jakie pochodzenie, jeżeli ktoś jest do mnie dobry, to podam mu dłoń. Jak mnie wkurwi, to wytłumaczę mu, że mogę mu podać dłoń albo no. I tyle w temacie. Milutkiego dnia. Buziaki dla dzieci Indygo. I zobaczcie nowy kawałek Młody M. I N. Dobry kawałek, dobry tekst. Dobry bicik i gość ma specyficzny głos. Będzie z niego gwiazda ludzi fantazja, jojo.